O jacie, dzisiaj drodzy ojcowie, drogie matki, drogie dzieci, które będziecie miały w ten weekend komunię, dołączcie do nas kwadrans po godzinie 9 z Andrzejem Komorowskim, ale wcześniej Jacek Bonecki, mistrz fotografii. Cześć panie Jacku. Cześć, ale mam pogodę islandzką. No właśnie, no, co najmniej islandzką. Powiedział przed chwilą polityk, 8 lat Polki i Polacy nie mieli takiego maja i co? Proszę bardzo, tak sobie wybrali, no. Jacek, chciałbym, żebyśmy pogadali sobie o tym, czy łatwo jest dzisiaj, w czasach, kiedy każdy udaje, że jest fotografem, każdy ma aparat w ręce, być fotografem takim, który ma wiedzę i swoje doświadczenie już, no. To, gdybym ja to wiedział, to byłbym gdzie indziej, siedziałbym, siedzielibyśmy sobie w innym samochodzie i po innym fajnym miejscu jeździli. To jest dobry temat, bo teraz jest tak, że rzeczywiście fotografia w dobie rewolucji cyfrowej jest prosta jak nigdy. Każdy jest fotografem, bo każdy ma smartfona, w sumie, nie? Więc wszyscy są fotografami, nagle okazuje się, że ilość zdjęć, ilość zdjęć zalewających net, dobrych zdjęć jest rzeczywiście bardzo duża. Kiedyś było tak, że na przykład moja kariera tak wygląda, że musiałem iść do szkoły filmowej, tam zdać egzamin, tam był olbrzymi odcinek. Ktoś się uczył jakiejś ostrości, budowania kadru, tak? O, no, trzeba było się wykazać pewną wrażliwością i tak dalej. Potem się kończyło taką szkołę, no i było się gościem. No, miało się wiedzę, miało się fakt w ręku, byliśmy wybrańcami. Fotografia była trudna, film był trudny, teraz jest to troszeczkę inaczej. Teraz jest to wszystko tak proste, że nie trzeba kończyć studiów, żeby być w zasadzie genialnym twórcą. Ale czy dobre zdjęcie to jest zdjęcie, które jest dobrze skomponowane, dobrze wyostrzone i tak dalej, czy temat jest dobrze złapany? To jest sprawa skomplikowana, bo na dobre zdjęcie składa się taki miks albo wypadkowa dwóch rzeczy, treści i formy. To jest o tyle fajne, że forma może być treścią, natomiast jak jest sama treść, nie ma pewnego opakowania formalnego, czyli tych wszystkich elementów, które tworzą to zdjęcie, jest atrakcyjne, no to wtedy może być tak, że w zasadzie ta treść nie wystarcza do tego, żeby było dobre zdjęcie. Ono może być sensacyjne, ono może pokazywać coś wyjątkowego, nieprawdopodobnego. Natomiast w kategoriach niedokumentalnych, w kategoriach artystycznych, to może być po prostu kiepskie zdjęcie. Tak właśnie jest. Nie? A z formą jest zupełnie inaczej. Teraz jest pytanie, co to jest forma, jeżeli tak rozmawiamy. Fachowo. Tak, wiesz, patrzę na drogę, bo ja mam. Widzę właśnie, tak, ale ta, ja tutaj raczej mam każdego dowożę. Także kierownicy nie mam. Każdego bezpiecznie dowożę. Tak, tak. Forma jest tym czymś, co takim kodem, który ma indywidualny kod, który ma każdy fotograf, który potrafi rzeczy proste ubrać w takie elementy fotograficzne, jak ostrość, głębia ostrości, kolor, jest ruch i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli panujemy nad tym, potrafimy to w sposób wyjątkowy sterować, no to już jesteśmy do przodu. No, ale też pamiętajmy o tym, że fotografia to jest przede wszystkim sztuka patrzenia. Dobry fotograf to jest ktoś, kto widzi to, czego nie widzą inni i decyduje o tym, że musi to sfotografować. Ale w momencie, w którym rzeczywiście, wiesz, każdy chodzi i może, już niezależnie od tego, czy robi to tylko tak, bezwiednie, czy robi, rzeczywiście przyłoży się do tego trochę, to wciąż łatwo jest opowiadać historię, czy z uwagi na to, że każdy je opowiada, to jest już utrudnione? No nie jest to łatwe, bo to tak jak mówię, no, można mieć talent, można mieć to trzecie oko, można mieć tą wrażliwość, widzieć to, czego nie widzą inni, ale jeśli nie potrafimy operować tymi środkami wyrazu artystycznego, to ta opowieść może być banalna, mimo że w jakiś sposób tematycznie zachwycająca. I to jest Arabowie, w Kair, w Warszawie. I to jest właśnie ta cecha, która powoduje, że wciąż mamy szansę jednak być na tle innych, gdzieś bardziej z przodu, tworzyć te fotografie bardziej wyjątkowe. Więc odpowiadając na to pytanie, no to jest właśnie klucz, środek do tego, żebyśmy tworzyli te zdjęcia, które się wyróżnią z tego tłumu. A podpisałby się pod zdaniem, że tak naprawdę dzisiaj nieważne jest narzędzie, ważne jest to, co powstaje, niezależnie od tego, czy robisz to gigantycznym, bardzo skomplikowanym sprzętem, czy wręcz przeciwnie? Nie, no podpiszę się pod tym obiema rękami. Oczywiście, że jest tak. To jest, żyjemy w takich czasach technologicznych, możemy powiedzieć, egalitarnych.
technologia poszła tak do przodu, że już najprostsze urządzenia robią naprawdę dobre zdjęcia, bez jakby wiedzy koniecznej do obsługi tego urządzenia, tryby automatyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, powodują, że w zasadzie naszą rolą jest tylko i wyłącznie szukać historii, skadrowanie, naciśnięcie guzika, prawda? I to jest właśnie piękne w tej fotografii, bo kiedyś jak ktoś miał tajemną wiedzę dotyczącą, nie wiem, wywoływania filmów, obsługi, naświetlania i tak dalej, no to był z przodu przed innymi. Teraz jest tak, że po prostu wszyscy się, niezależnie od tego, jakie mamy narzędzie, czy to będzie wielki, super profesjonalny aparat, czy zwykły telefon w kieszeni, nagle się okazuje, że mamy te same szanse. Czyli nie mamy się co wyzłośliwiać na ludzi, którzy mówią, proszę bardzo, to jest moja historia, opowiedziałem historię tych biednych ludzi, nie wiem, w Bombaju, telefonem komórkowym. Oczywiście, że tak. No, ja sam fotografuję często telefonami komórkowymi. I bardzo nie często. Proszę? I nie masz kaca? Nie, nie. Jako kaca, facet po szkole, wiesz, filmowej i tak dalej. No. No to jest takie samo narzędzie jak każde inne urządzenie rejestrujące obraz. Mm. Tylko tyle, że potrafi więcej niż zwykły aparat, potrafi dzwonić, surfować po necie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma żadnych kompleksów, zresztą napisałem dwie książki na ten temat. To jest też, myślę, może nie tyle hołd złożony smartfonom, ale też jak to ładnie brzmi. Ale też jakby zwrócenie uwagi na to, że żyjemy w czasach, gdzie smartfony zaczynają rządzić. Na świecie się każdego roku sprzedaje ponad, to są dziesiątki, setki milionów urządzeń. Jak jeżdżę po całym świecie, to wszyscy mają smartfony. Bierzesz do Afryki, nie ma prądu, bieda aż piszczy, ale wiesz, dzieciaki biegają ze smartfonami, no tak jest. A teoretycznie, wiesz, bo opowiadanie historii, czyli nawet wyjmowanie tego telefonu, o wyjmowanie aparatu wcale nie na pierwszym spotkaniu, może nawet nie na drugim, tylko gdzieś tam później. Telefonem łatwiej jest skracać ten dystans potrzebny do poznania swojego bohatera, czy nie? Oczywiście, że tak. W ogóle telefon to jest takie urządzenie, które jest powszechnie akceptowane na całym świecie. Człowiek, który używa smartfona i fotografuje, jest postrzegany jako osobnik niegroźny. Natomiast fotograf, który wyciągnie z torby duży aparat z dużym obiektywem, jeszcze nie daj Boże białym, jest postrzegany jako fotoreporter, węszy, szuka sensacji, może nam zaszkodzić, może coś sfotografuje, co będzie dla nas niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No więc w tym względzie rzeczywiście smartfonem jest łatwiej fotografować, prawda? Jeżeli widzisz w siebie wycelowanego smartfona, no to się uśmiechniesz. Jeżeli widzisz w siebie wycelowany duży aparat z dużym obiektywem, zaczyna się zastanawiać, kto to jest i po co robi to zdjęcie, prawda? To jest taka właśnie zasada. A dzisiaj świat, który chcą opowiadać fotoreporterzy, jest łatwiejszy do opowiedzenia, czy nie? Jak to jest? Jest więcej strachu w bohaterach przed otworzeniem się, czy mniej? To jest w sumie trudne pytanie. Mi się wydaje, że chyba jest tak samo. Może nawet jest troszeczkę łatwiej, bo wszyscy jesteśmy z jednej strony i łatwiej, i trudniej, bo jesteśmy my, znaczy społeczeństwo, świat jest obeznany z medium pod tytułem telewizja, fotografia i tak dalej, i tak dalej, film, więc generalnie z jednej strony jest łatwiej, bo to nie stanowi żadnego jakiegoś zaskoczenia czy lęku takiego technologicznego, a z drugiej strony wszyscy wiedzą, czym to pachnie i też mogą się blokować, prawda? Ja pamiętam jeszcze takie dobre czasy, wspominam ze szkoły, kiedy miałem praktyki w telewizji, jeździliśmy jeszcze ruburem na zdjęcia, kręciliśmy na taśmie filmowej, jak wjeżdżaliśmy do wsi, no to był komitet powitalny, sołtys, chleb, sól, córka sołtysa i cię brawo, bo telewizja przyjechała, no teraz to już tak nie jest. I tak samo jest z fotografowaniem z aparatem. Chcemy was zabrać z Jackiem w ten weekend zresztą, a pokazać to za kilka tygodni. Kraj, który, jak rozmawialiśmy z Jackiem, co moglibyśmy takiego pokazać, gdzieś rzuciłeś od razu, położyłeś na stół Rumunię, mówisz, zobaczmy ją. Dlaczego? No bo to jest bardzo blisko, to kiedyś nasz sąsiad, teraz no troszeczkę się granice zmieniły, ale jest to bardzo blisko, rzeczywiście droga niedaleka, kraj, no, będący w Unii Europejskiej, czyli z jednej strony nowoczesny, a z drugiej strony bardzo egzotyczny. I to jest, myślę, ciekawy kraj. Tam się, że tak powiem, ścierały, krzyżowały różnego rodzaju kultury, i wschodnie, i zachodnie, i dużo jest i Węgrów, i Niemców, i Rumunów, i Cyganów. No i oczywiście Dracula, no i piękne Karpaty i góry, droga transpogarska, więc jest to rzeczywiście taki kogiel-mogiel atrakcji. Myślę, że z takich krajów blisko położonych Polski, gdzie nie trzeba długo lecieć czy długo jechać,
Jest to jeden z bardziej atrakcyjnych, jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc do fotografowania, w ogóle do zwiedzania. Ciebie jeszcze jakieś miejsca na świecie, tak fotograficznie, czysto patrząc na to, zaskakują? Czy są już takie momenty, takie przestrzenie, w których wieje nudą? Zaskakuje pogoda na świecie. Bo to jest spokojnie. Nie widziałeś takiego zimnego maja? No, piękna rzecz. No, czy ja byłem w środku lata... To jest lata... w ogóle idealna pogoda na fotografowanie, nie? Byłem teraz w środku lata w Argentynie i w Chile, na Patagonii. Tam też były takie anomalie. Mieliśmy identyczną prawie pogodę. Coś, co się nie zdarza. Kiedyś też pojechałem do Afryki i spać śnieg. Takie anomalie pogodowe, jakie się w ciągu ostatnich lat dzieją, to jest coś niesamowitego. To zaskakuje. Natomiast z takich miejsc to za każdym razem jest coś takiego fajnego wyskakuje. Ludzie, przede wszystkim ludzie. To są... Ja najbardziej uwielbiam kontakt z ludźmi, jeśli gdzieś podróżuję po świecie, to fotografowanie ludzi, poznawanie ludzi, fotografując ludzi, poznajesz ich, musisz skrócić ten kontakt, wejść z nimi w interakcję, żeby oni cię zaakceptowali, zgodzili się na to, żebyś ty ich fotografował i to jest fajne właśnie. A jak ruszasz, bo opowiadałem dzisiaj widzom naszym rano, że jesteś też jednym z tych, który w fajny sposób pokazywał naszych zawodników na Dakarze, to tacy zawodnicy, którzy mają tę świadomość, po co ten operator fotograf jest dowodnik, oni się łatwiej otwierają? Czy wiesz, ten element emocji sportowych jest taki, że wręcz przeciwnie, mają się dość? Oni, no z tym bywa różnie, ale oni mają jeden problem, albo może nie tyle problem, czyli muszą się trzymać innej zasady, mają sponsorów. Sponsorzy oczekują pewnych gratyfikacji za to, że wykładają pieniądze, więc oni chcąc, nie chcąc, muszą być obecni w mediach, a to niestety powoduje, że muszą mnie i moich kolegów z mediów akceptować. Natomiast czasem jest tak, że są potwornie zmęczeni do tego stopnia, że kamera ich drażni. No ale to jest kwestia jakby naszego wyczucia, że wiemy, czy podejść z kamerą, czy z aparatem teraz, czy podejść za 10 minut, czy dać człowiekowi odetchnąć trochę, żeby zebrał siły. Czy chcemy pokazywać go takiego sotę, obdartego niemalże z człowieczeństwa? No chcemy, no. Znaczy rozumiem, że fotograf pokazuje jak najbardziej sotę, nie? Ja nie gonię za sensacją. Nie, w tym sensie, że wiesz, no jeżeli on jest utyrany po całej trasie, nie wiem, przegrywa, szlak trafił jego sprzęt i tak dalej, no to on ostatnią osobą, którą chce spotkać, jest pewnie fotograf, nie? No tak, no jeżeli jest tak już zdesperowany, że w zasadzie ma pozamiatane po rajdzie i trącają nim skrajne emocje, nerwy, stres, wybucha, prowadzi, rzuca zdaniami niecenzuralnymi, no to wtedy chyba lepiej jeść się usunąć, no bo wiadomo, że to są skrajne emocje, jest pod wpływem emocji i tego nie ma co eksponować do końca. Niektórzy może nawet chcą, żeby w ten sposób ich pokazywać, ale inni woleliby jednak wystąpić gdzieś tam przed światem w troszeczkę bardziej umiarkowanej formie. No, to jest ludzkie i my też musimy być ludźmi i, że tak powiem, swoim działaniem cenzurować te historie, które się wokół nas dzieją. Autocenzurować? Autocenzurować. To jest tak samo, jeśli mówimy o rajdach, o Dakarze, no to też zdarzają się wypadki, wypadki śmiertelne, tak, których jesteśmy świadkami i też te tragedie dotyczą nas, Polaków. Wiadomo, ja już tutaj nie chcę tej historii przypominać. Wtedy też musimy sobie dać, znaczy ja przynajmniej daję sobie na wstrzymanie, nie patuję sensacją na siłę, bo to też chyba nie o to chodzi. Z szacunku dla zmarłych, z szacunku dla sportu, a też nie chodzi o to, żeby przedstawiać bądź co bądź ten piękny sport jako jakiś wielki dramat i źródło tragedii. Jacek Bonecki. Do zobaczenia już niedługo, Bonet. Ruszymy w ten weekend do Rumunii i spróbujemy ją wam pokazać w taki sposób, w jaki fajnie my byśmy chcieli, żeby ona była przez was obejrzana. Więc trzymajcie mocno kciuki. Jacek, dziękuję za dziś. Dzięki. I do zobaczenia na szlaku. W każdej chwili. Wszystkiego dobrego. Jacek Bonecki. Przygotowany na deszcz w maju, więc za sekundę jak tu wskoczysz, już będziesz poddany. Ja myślę, że będziemy mieli śnieg. Bądźmy na to przygotowani. Dobrze. Bardzo dziękuję. Jacek Bonecki.